Podejrzewam, że każdy z nas ma jakieś marzenie. O czymś marzy. Jest to bardzo naturalne. W zależności od naszego temperamentu, charakteru, w zależności od naszej pasji, naszych, być może naszych profesji, te marzenia będą się różnić. Dla jednego takim życiowym celem będzie udać się w podróż dookoła świata. Odwiedzić maksymalną ilość takich tajemniczych, zagadkowych miejsc. Zwiedzić egzotyczne kraje. Dla takiej osoby nie będzie ważne, może nie będzie na pierwszym miejscu założenie rodziny, wybudowanie domu, ale będzie właśnie to dążenie podążania za przygodą. I ostatnio, co ciekawe, ostatnio też spotkałem takiego pana, z którym studiowaliśmy Biblię, w zasadzie z całą rodziną spotkaliśmy się, studiowaliśmy Biblię. Ta rodzina niedawno kupiła sobie piękny dom, wspaniały dom. I ja marzyłbym o takim domu, żeby mieć taki dom w takiej pięknej okolicy. I tutaj wiadomość, którą otrzymuję. Wiesz co, pastorze, mamy taki plan, tak myślimy, że żeby się przeprowadzić i pojechać w zupełnie inne miejsce. Myślę sobie, o bracie, ty masz właśnie taką duszę podróżnika. Nie zagrzejesz na jednym i tym samym miejscu. Mamy swoje pasje, mamy swoje marzenia, mamy swoje dążenia, mamy cele, które sobie wyznaczamy, do których dążymy, chcemy właśnie osiągnąć to lub owo. Dla wielu z nas właśnie takim stanem takiego szczęścia, stanem takiej satysfakcji jest zdobycie dobrej pracy. Najlepiej pracy, w której moglibyśmy realizować nasze pasje. Ach, to jest właśnie rzecz wspaniała. Co więcej, właśnie założenie rodziny, wychowanie dzieci, wykształcenie, zapewnienie najlepszego wykształcenia swoim dzieciom, tak? To są nasze marzenia dzisiaj. O tym myślimy, do tego dążymy i temu poświęcamy swój czas, tak? Czas i energię. Aby osiągnąć to, o czym marzymy. Ale są to, kochani, bardzo piękne cele, bardzo dobre cele, bardzo słuszne cele i właściwe, ale jakby nie patrzeć, te cele, które nazwaliśmy, są celami i marzeniami doczesnymi, ziemskimi. Tylko i wyłącznie. Celami mający wymiar tylko i wyłącznie doczesny. Ale czy mamy marzenia wieczne? Wieczne. Czy mamy takie marzenia, które wybiegają poza to, co jest tu i teraz? Poza to, co możemy teraz w sposób taki namacalny dotknąć, zbadać, zweryfikować. Czy jeżeli mamy takie cele, jeżeli mamy takie marzenia wieczne, to czy robimy coś, czy również dążymy do tego, aby osiągnąć i zrealizować te cele? Przykładem takiego celu wiecznego niech będzie dla nas zbawienie naszej rodziny. Tak? Jest to taki piękny właśnie przykład celu wiecznego. Co robimy, kochani? Co robimy, aby osiągnąć ten stan? Aby ten cel, to marzenie mogło stać się rzeczywistością. Zbawienie moich najbliższych. Ostatnio rozmawiałem właśnie też z pewną panią, z którą studiujemy Słowo Boże.
I tak rozmawiamy o różnych właśnie, różnych tematach. I ilekroć się z nią spotykam, ona właśnie za każdym razem powtarza tą myśl, że dla mnie w życiu najważniejsze jest to, aby moja rodzina poznała Pana Boga, aby moja rodzina była zbawiona. Kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj przez kolejne, powiedzmy sobie, 15 minut, tak? Zwrócili uwagę na pewnego bohatera biblijnego, który miał taki niesamowity cel w swoim życiu. Cel, który do którego dążył i który też realizował. Ale co najważniejsze, cel wieczny. Jaki to cel i o jakim bohaterze będziemy mówić? Kogo mam na myśli? Mam na myśli Ezdrasza. Otwórzmy Księgę Ezdrasza, rozdział 7 i wiersz 10. Przeczytajmy. Ezdrasz zasługuje na to, aby dzisiaj o nim powiedzieć, ponieważ on wyznaczył sobie niezwykły cel. Poza tymi wszystkimi innymi celami, które zapewne realizował, postawił sobie za cel. Czytamy właśnie w Księdze Ezdrasza w rozdziale 7 i w wierszu 10. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Ezdrasz był kapłanem, był uczonym w piśmie w 7 rozdziale. Trzykrotnie jest o nim powiedziane, że był uczonym w piśmie. On tak stanął na czele grupy wygnańców, która powróciła z Babilonu do Jerozolimy w czasie, gdy świątynia Salomona została odbudowana przez Zorobabela, jak również przez Jozuego. Więc Ezdrasz był kapłanem, który żył i działał w czasach w VI wieku przed Chrystusem, w czasach poniewoli babilońskiej. I gdy on z tej niewoli babilońskiej miał sposobność wrócić do swojego kraju, wrócił i miał właśnie ten wspaniały cel. Zbadać zakon pański, wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Wcześniej o Ezdraszu jest powiedziane, że dobrotliwa ręka jego Boga była nad nim. I w księdze właśnie Ezdrasza kilkakrotnie to jest właśnie powiedziane, że dobrotliwa ręka jego Boga była nad nim. I w wierszu 9, tak, w księdze Ezdrasza, w 7 rozdziale, w wierszu 9, czytamy właśnie o tym, że ta dobrotliwa ręka Boga była nad nim. Wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na pierwszy dzień pierwszego miesiąca, a dotarł do Jeruzalemu pierwszego dnia piątego miesiąca, jako że była nad nim dobrotliwa ręka jego Boga. Możemy wyciągnąć taki wniosek, że ta ręka, dobrotliwa ręka Boga, tak, spoczywała właśnie na nim. Dlaczego? Ponieważ on wyznaczył sobie ten cel w swoim życiu. Jeszcze raz to powtórzymy. Aby zbadać zakon Pana, tak? Ale nie tylko. Aby ten zakon Pana, jak czytamy, wprowadzić w czyn i nauczać go w Izraelu. A więc ręka Boża była nad nim. Możemy powiedzieć, że opatrzność Boża czuwała nad nim. I słuchajcie, to jest taka piękna też obietnica dla nas, gdy my dzisiaj czytamy te słowa. To jest rzecz niewiarygodna. Tak? Widzimy, że gdy w naszym życiu decydujemy się
poświęcić jakąś cząstkę swojego życia, tak? A najlepiej byłoby, gdybyśmy poświęcili całe swoje życie i oddali swoje serce, tak, Bogu właśnie w tym celu, aby zgłębiać Boże Słowo, to widzimy, że jest to związane z tym Bożym niesamowitym błogosławieństwem. Kiedy my decydujemy się poświęcić swój cenny czas na sprawy Boże, to automatycznie mamy tą obietnicę Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. I Pan Bóg od nas oczekuje całkowitego poświęcenia, nie taka, można powiedzieć, że takie połowiczne poświęcenie nie sprawi, że będziemy cieszyć się pełnią Bożego błogosławieństwa. Chciałbym, abyśmy to, o czym czytamy w Księdze Ezdrasza, porównali z pewnymi wypowiedziami Jezusa z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Popatrzmy, w jaki sposób Jezus mówi o potrzebie poświęcenia się. Ewangelia Mateusza, rozdział 6. Przeczytamy sobie wiersz 21, później wiersz 24 i 33. Czytam wiersz 21, 24 oraz 33. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Wiersz 33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Te słowa mają niesamowity charakter. Wszystko inne będzie wam dodane. Tak? Jezus mówi, jak wybierzesz w swoim życiu mnie i będzie dla ciebie najważniejsze życie w łączności ze mną. I jeżeli żyjąc tutaj na tej ziemi będziesz żył według zasad nieba, to wszystko inne będzie tobie dodane. Wszystko inne, czyli wszystko to, czego potrzebujesz. Potrzebujesz na tej ziemi do życia. I teraz widzimy właśnie, że Ezdrasz jest dla nas takim przykładem męża Bożego, bohatera z czasów Starego Testamentu, który w jego życiu na pierwszym miejscu najważniejsze właśnie było co? Szukanie Królestwa Bożego. On postawił sobie za cel właśnie to. Kochani, co jest na pierwszym miejscu dzisiaj w naszym życiu? Co jest tym celem, który wyznacza właśnie kierunek naszemu życiu? Chciałbym, abyśmy rozważyli właśnie tak pokrótce te myśli, które są właśnie zawarte w Księdze Ezdrasza. Bo tutaj mamy taki, można powiedzieć, trójwymiarowy cel, który wyznaczył sobie Ezdrasz. Studiować Słowo Boże. Teraz właśnie, czy studiowanie Słowa Bożego jest w dalszym, może tak chciałbym to przedstawić, czy w dalszym ciągu studiowanie Słowa Bożego jest
tym najważniejszym celem naszego życia. Aby wzrastać w poznaniu Bożej prawdy, a tym samym wzrastać w poznaniu Pana Boga, tak? Bo Słowo Boże jest nośnikiem informacji o Bogu. My studiujemy Słowo Boże, żeby wzrastać właśnie w poznaniu Pana Boga. I to Słowo Boże jest jak gleba, tak? Jeżeli studiujemy je, kopiemy, tak jakbyśmy kopali w glebie i w tej glebie znajdujemy różne skarby. Pewne błogosławieństwa są na powierzchni gleby, ale pewne są ukryte. Dlatego to studiowanie Słowa Bożego jest nieodzowne w życiu chrześcijanina. I jest wiele tekstów, które moglibyśmy przytoczyć z różnych ksiąg biblijnych, które są takim apelem właśnie o to, aby to słowo studiować, rozważać dniem i nocą. W księdze Izajasza w rozdziale 34, wierszu 16, przytoczę ten cytat, jest napisane: badajcie pisma Pana, badajcie pisma Pana i szukajcie. Czego właśnie? Szukajcie tych ukrytych skarbów właśnie w pismach Pana, gdyż Duch Boży zgromadził właśnie to Słowo Pańskie. I chciałbym, kochani, podzielić się teraz z wami taką piękną radą, jak należy studiować Słowo Boże. I to jest taka dość zabawna rada, ale bardzo, bardzo trafna i ona naprawdę działa. Jaka to jest rada? Tą radę stosują politycy w swojej działalności. To jest stara rzymska rada. Jak ona się nazywa? Rzymianie mieli takie swoje powiedzenie: dziel i rządź. Tak? Znamy to. I słuchajcie, ta zasada to jest najlepsza zasada do studiowania Biblii. Bo faktycznie, gdy studiujemy Biblię, właśnie o to chodzi w studiowaniu Słowa Bożego, że aby zrozumieć to głębokie, ukryte przesłanie, które jest w Słowie Bożym, musimy to Słowo Boże dzielić, studiować w takim celu, aby umieć określić też kontekst danych wypowiedzi. Często pewne księgi, zaczynamy czytać Pismo Święte, to ja często mam takie wrażenie, gdy zabieram się za lekturę Słowa Bożego, za lekturę jakiejś księgi, tak jakbym wchodził do lasu, a w tym lesie widzę pełno drzew. I im dalej w tym lesie gubię się. Czasami tak jest, bo Słowo Boże jest bardzo złożone. Dlatego ta zasada jest bardzo ważna. Dziel i rządź, tak? Dziel to Słowo Boże. Teraz mówicie, akurat sobie tak wymyśliłem, ale jest taki fragment w Słowie Bożym, w liście do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, wiersz 15, tam właśnie jest ta zasada ukazana. Otwórzmy ten tekst. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 2 i wiersz 15. Co prawda, tłumaczenie w Biblii Warszawskiej nie oddaje tej myśli greckiej, ale przeczytamy. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A więc mamy tutaj ten apel, tak? O to, aby dołożyć wszelkich starań, aby to Słowo Boże studiować, rozumieć jego treść. I w Biblii Warszawskiej jest to przetłumaczone w taki sposób, aby wykładać należycie. Jednak w języku greckim, ja już nie będę mówił o tym, nie będę posługiwał się tutaj greckimi zwrotami, ale tam użyte jest takie słowo, które dosłownie należałoby przetłumaczyć w taki sposób, że jest tutaj mowa o takim precyzyjnym cięciu. Inaczej mówiąc, staraj się według Pawła, staraj się, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako ten, który tak
dokonuje precyzyjnego cięcia Słowa Bożego, czyli tak jak chociażby Biblia Gdańska to podaje, który dokładnie rozbiera to Słowo Boże, który potrafi określić kontekst, znaczenie każdego słowa, każdego wersetu. Czy nadal to studiowanie Słowa Bożego jest dla nas tak ważne? I czy nadal z taką pasją studiujemy Słowo Boże? Chciałbym, kochani, zachęcić nas do tego, żebyśmy powrócili do takiego właśnie studiowania Słowa Bożego z niesamowitym namaszczeniem i poświęceniem. Ale widzimy, że Ezdrasz nie tylko studiował Słowo Boże, ale on to Słowo Boże również wprowadzał w czyn, wprowadzał w życie. To było jego celem życiowym, tak? Aby to Słowo wprowadzić w czyn. I teraz, jeżeli my będziemy tylko i wyłącznie studiować Słowo Boże, a nie będziemy tego Słowa wprowadzać w czyn, wiecie, jak będziemy się nazywać? Jest jedno słowo, które to tak pięknie opisuje. Będziemy hipokrytami. Tak, tak. Jeżeli ja będę czytał Słowo Boże, będę piękne kazania wygłaszał, a będę prowadził podwójne życie, to jestem hipokrytą. Dlatego ten cel, który teraz rozpatrujemy, cel wieczny, cel, który ma wymiar wieczny dla naszego życia, on jest ze sobą ściśle połączony, tak? I w żaden sposób nie możemy oddzielić studiowania Słowa Bożego od życia według tego słowa. I jest jeszcze trzecia myśl, tak? W księdze Ezdrasza w 7 rozdziale, w wierszu 10. Jaka to myśl? Ezdrasz postanowił nie tylko studiować Słowo Boże, nie tylko żyć według tego Słowa Bożego, ale coś jeszcze. Nauczać zakonu w Izraelu. No i teraz ktoś powie, no tak, Ezdrasz był kapłanem, był uczonym w piśmie, więc on mógł nauczać zakonu w Izraelu. On mógł wyznaczyć taki cel dla swojego życia. I faktycznie w czasach Starego Testamentu to kapłani byli odpowiedzialni za nauczanie prawa. Oni mieli tylko dostęp do, można powiedzieć, do zwojów Tory. Oni mogli te zwoje studiować, badać i oni byli za to odpowiedzialni, tak? Ale kochani, niezależnie od tego, kto jakie posiada umiejętności i jakie posiada szczególne zdolności do tego, aby być nauczycielem Słowa Bożego, to zgodzicie się ze mną, że każdy z nas w mniejszym bądź większym stopniu jest nauczycielem. Jest nauczycielem. Otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 16 i wiersz 12. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 16 i wiersz 12. Słuchajcie, tu mamy wyraźny taki nakaz. Nakaz, który tak naprawdę obowiązuje każdego. W 5 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 16 i wierszu, przepraszam, co ja mówię, rozdział 6, wiersz 6 i 7. Tam czytamy. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Będziesz je wpajał w twoich synów, tak? A więc, inaczej mówiąc, będziesz nauczycielem. Będziesz nauczycielem Tory, tak? Zakonu. Będziesz nauczycielem prawa Bożego. Co więcej,
Będziesz mówił. Będziesz mówił o Słowie Bożym nie tylko w swoim domu, ale idąc drogą, tak? Idąc drogą. Kładąc się i wstając. Czyli te słowa będą na twoich ustach. I według Biblii w momencie, gdy mówisz o Słowie Bożym, to jesteś nauczycielem. Nauczycielem Słowa Bożego. Bo wypowiadasz się na temat Biblii. A jeżeli sięgniemy już do Nowego Testamentu, to już nie mamy cienia wątpliwości, że my wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby być nauczycielami. Tak? Jeszcze raz to powtórzę, bo ktoś może tego nie załapać. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby być nauczycielami. I teraz odchodząc od tej myśli związanej z darami duchowymi, tak? Bo doskonale rozumiemy, że każdy z nas ma jakiś szczególny dar, ale niezależnie od tego, czy ja posiadam dar nauczania, tak? Ja jestem według Nowego Testamentu powołany do tego, aby być nauczycielem. Ewangelia Mateusza, rozdział 28. Rozdział 28 i przeczytamy wiersz 19 i 20. Znane są to słowa, tak? Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wiersz 20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Do kogo te słowa są skierowane? Do uczniów Jezusa, tak? I co uczniowie mają robić? Mają uczyć, nauczać, tak? Więc ten cel, który wyznaczył sobie Ezdrasz dla swojego życia, jest również celem dla nas. I kochani, tak jak Ezdrasz właśnie, ja chciałbym dzisiaj zachęcić nas również do takiego gorliwego studiowania Słowa Bożego, do życia według tego Słowa i do nauczania Słowa Bożego. Bo według Biblii my wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby być nauczycielami Bożych prawd. Jeżeli ten cel będzie nam przyświecał, to Boża opatrzność będzie nam towarzyszyła. To Boża ręka będzie nad nami, tak jak była nad Ezdraszem. Taka jest obietnica. Dlatego, kochani, dzisiejsze kazanie jest bardzo proste. Studiujmy Słowo. Żyjmy Słowem. Nauczajmy Słowa. I żaden ten element nie może istnieć niezależnie od pozostałych. Pamiętajmy o tym. Te trzy elementy stanowią jedność. Kochani, życzę nam, abyśmy byli ludem Słowa, to Słowo wyżywali i abyśmy też z mocą właśnie, a jak będziemy żyć tym Słowem, to i będziemy nauczać tego Słowa i Boże cele też, Boże pragnienia w stosunku do nas będą zrealizowane. I wierzę, że będziemy właśnie mieli to Tą Bożą rękę nad nami. Amen.